Witam wszystko, najlepiej przykład. Wiecie co? Ja odkryłem wam, odkryłem tego coś fajnego. Mnie naprawdę denerwowało w iOS, klawiatura, to iOS-owa, bo nie ma, naprawdę nie ma tego, jak to się nazywa, numerów, nie, liczb. Jak sobie włączymy jakiś notatnik, nie w internecie, tylko w akcesoriach, to chyba wsadziłem. O, proszę. Włączamy pustą notatkę. O, jak widzicie, proszę bardzo, nie ma, proszę bardzo, nie ma ani cyferek nad literami, nie? Jak chcesz kropkę wstawić, to możesz kreskować, że mam szukiwałem szybko spację dwa razy, ale to nie zawsze wychodzi. Interpunkcję masz tutaj dopiero. To jest takie trochę takie archaiczne, nie? I się okazało, że można zainstalować inną klawiaturę w iOS, tak jak na Androidzie. Więc żeby to zrobić, to normalnie. Wchodzimy w sklep internetowy z aplikacjami na iOS, który nazywa się App Store. I szukamy takiego czegoś, co się nazywa Billboard. Na iOS-a też takie coś jest. Robiłem już posta na YouTubie, nie wiem, z informacją. Szukamy, klikamy na wyszukiwanie i wpisujemy Billboard. GBOORD. Proszę bardzo. Gboard, klawiatura Google, proszę bardzo, na iPhone'ie. Klikamy pobieranie, ściągamy to z internetu. Ja chyba sobie ją zostawię, bo ja używam na swoim iPhone'ie, którym jest S20, ja używam Samsungowej klawiatury, ale no. Jak tu aploska mnie wkurza, no to po prostu sobie zostawię to. I co teraz? Teraz wchodzimy do ustawień systemu. Szukamy zakładki. O właśnie, nie to, nie to, nie to. Po wejściu do ustawień szukamy zakładki z aplikacją Gboard. Bo musimy włączyć uprawnienie, dostęp. Gboard. I musimy tu włączyć klawiatury i tu musimy włączyć Gboard i pełny dostęp. Musimy pozwolić. O, i proszę bardzo, i tak ma być. Nie wiem, czy widzieliście to okienko. A już się u mnie to nie pojawia. Ale jak pierwszy raz włączysz pełny dostęp, to się taki monitor pojawi, czy pozwolić, czy nie pozwolić. Na nagraniu mogliście tego nie widzieć. No i trzeba po prostu kliknąć pozwól, nie? I co teraz? Otwieramy jakikolwiek edytor tekstu. Ja otwieram notatnik. Klikamy ikonkę takiej kuli ziemskiej, której nie było, z tego co pamiętam, a może była, bo mam wybrany język angielski też, w tej eplowskiej klawiaturze. Klikamy na to. Jak widzicie, a nie, kliknąłem na emoji, przepraszam. O, włączyło się. Widzicie? Mogę się przyłączać. To jest klawiatura Apple'owska, iOS'owa. To jest klawiatura Gboard, klawiatura Google. Jak widzicie, jest normalnie logo Google'a, jest wszystko, nie? Ale dalej nie ma numerów nad literami. Jak to zmienić?
zamykany edytor tekstu. On może pracować w ramie, to nie ma problemu. No jak pobicie, powinno po instalacji aplikacji Gboard powinien pojawić się ikonka aplikacji, więc klikamy na to i otworzy nam się konfiguracja. Klikamy zacznij teraz i mamy możliwość zalogowania się na konto Google. Szukamy zakładki, chyba że mnie tu automatycznie zalogowało, bo ja tutaj konto Google mam dodane. No, może tak. No już musicie sobie poszukać, nie będę teraz tych ustawień tutaj wam przedstawiał, bo na Androidzie one są dokładnie takie same, tylko że na Androidzie ich może być więcej, bo API i Android no, pozwala na większą personalizację, nie? No, możemy tu sobie języki zdefiniować. Dodam sobie jeszcze angielski, bo ja też piszę po angielsku, ale Wielka Brytania, o. Możemy sobie do... Jeszcze tutaj dodatkowe ustawienia. Wprowadzić podpowiedzi, włączyć rozpoznawanie mowy i tego typu. Już polecam sobie posprawdzać. Autokorekty, włączyć to automatyczne wielkie litery. Sobie wezmę to w dłoń. Blokowanie obraźliwych słów i tego typu jest tych ustawień trochę, więc nie będę przedłużał. Słowniki możemy potworzyć, nie? No, także naprawdę fajne rzecz. Ustawienia wyszukiwania, czyli tej wyszukiwarki nad klawiaturą. Wyszukiwanie w kontaktach możemy aktywować jeszcze. Włączenie dostępu do lokalizacji. Pamięć lokalną możemy wyczyścić i historię wyszukiwania. Motywy możemy pobierać, jak wiadomo, do Gboarda. Ja robiłem taki pełny film na temat Gboarda. Tylko wtedy Gboard się wtedy, bo wtedy nazywał jeszcze klawiatura Google. Ale to wtedy robiłem na Androidzie. Nie? Ja motywów nie pobieram. Ja wolę białą klawiaturę. Nawet białą chyba bardziej wolę niż ciemną. Wiecie? Dalej mamy naklejki. Możemy sobie tutaj przeglądać i dodawać do ulubionych, tak zwane sticky. Jak używacie Facebooka i Snapa i innych tego typu komunikatorów, to na pewno używacie. Tak emoji i naklejek. Ocena styl, czy ocena w App Store, aplikacji Google Gboard. Więcej informacji na temat samego Gboarda. Taki support, nie? Ja sobie pozwolę to pozamykać, żeby nie przycinało filmu. App Store też wyłączę. Na tutorial. Sobie wejdę do ustawień, klikając ikonkę Gboarda w aplikacjach, nie? Jak nie masz ikonki na pulpicie iPhone'a, to będziesz miał tutaj, z prawej strony, w tym całym w tej szufladzie, no w Androidzie to się nazywa App Drawer, a to w iOS to też miało swoją nazwę. Biblioteka aplikacji, no. Dobra. To tam znajdziesz. No i to byłoby tyle. Jeżeli chodzi o inną klawiaturę jeszcze, na przykład jakbyś chciał SwiftKey sobie zrobić od Microsoftu, to też możesz to zrobić. Wchodzimy w App Store, tylko zamkniemy to wszystko. Tylko wytrzymam nagranie, może, że nie, żeby was tutaj nie przedłużać filmu.
Tak, jestem. Mam wyszukany, za chwilę się wczyta na Microsoft wszystki, ale nie pokazałem wam, jak włączyć tablicę, no, rząd cyferek, nie? W tym Google Gboard. Więc wchodzimy jeszcze raz do ustawień Gboarda. Ustawienia klawiatury. I to musimy znaleźć. Chyba, że iOS na to nie pozwala. No szkoda, nie? Zobaczymy, jak będzie wyglądał Swiftki, bo jeszcze nie wiem, bo Gboarda już testowałem, ale na iPhone, ale Swiftki o Microsoftu jeszcze nie testowałem, więc sobie ściągniemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Instalujemy, tylko sobie zamkniemy konfigurator Gboarda, tak? Pobieramy sobie teraz Microsoft Swiftki od klawiatury od Microsoftu. Ja sobie oczywiście wybiorę tylko jedną, nie klawiaturkę. Jeżeli żadna nie będzie miała tych numerków nad literami, to zostawię sobie tą iPhone'ową, tą iOS-ową, domyślną. Żeby sobie nie zabierać miejsca, nie? Bo ten iPhone ma tylko 32 giga. Żeby sobie, no właśnie, nie zajmować miejsca. Dobra. Ale pobrałem sobie Microsoft wszystki i teraz co? Tak samo. Wchodzimy do ustawień systemu. Szukamy aplikacji o nazwie Microsoft wszystki albo wszystki. Wszystki. Klawiatury. Włączamy i włączamy pełny dostęp. O! I teraz otwieramy edytor tekstu. Zamkniemy ustawienia systemu. Otwieramy jakikolwiek edytor. Ja włączę notatki. Ty możesz włączyć nawet przeglądarkę internetową, cokolwiek, gdzie można pisać, nie oczywiście. Mam już włączone. I klikamy na tą ikonkę kuli ziemskiej, nie? Obok cyferek. O. O. Jak przytrzymasz, to możesz sobie wybrać. Następna... O, jak nie wyszło mi coś. Proszę. Zamkniemy. Przytrzymamy. I teraz możesz sobie... Następna klawiatura. O. Teraz jest iPhone'owa. Gboard. A tu trzeba przytrzymać. Next keyboard. O, to jest chyba Microsoft Switchki, bo to już wygląda inaczej. Mhm. Nie, teraz wczytałem Microsoft Swiftki. Ale sobie zmieniłem język w domyślnej klawiaturze Adepta, ale to nic, to sobie zmienię, to sobie ustawię. Teraz jest Microsoft Swiftki, dobra. No nie, no to samo. O, mogę pisać? Mogę. Dobra, jak wygląda konfigurator? Ikonka Microsoft Swiftki. Klikamy Get Started. I co teraz? Możemy się zalogować na konto Microsoft. Ja oczywiście wstrzymam nagrywanie.
No, już jestem z wami z powrotem. Zalogowałem się na konto MS, na moje konto Microsoft i już jestem w domu. I tak wygląda interfejs konfiguratora na iOS, tej klawiatury. Troszeczkę inaczej niż na Androidzie, nie? Bo tu mamy takie kafelki, a na Androidzie te opcje są inaczej ułożone. Ich jest też więcej. I przede wszystkim interfejs konfiguratora klawiatury Microsoft SwiftKey jest po polsku. A tu mamy in English. Więc ta klawiatura u mnie nie zostanie. Ale pokazuję, bo pokazywałem kiedyś tą klawiaturę, nie? I tu mamy languages. No oczywiście mamy Polish. Język pisania, włączony Polish, mamy dodany to jeszcze English, ale nie jest włączony, ale możemy pobrać jeszcze więcej. Themes, czyli po prostu motywy, możemy pobrać więcej motywów. Dalej mamy settings, te różne ustawienia typu keyboard, czyli schowek, autokorekta, numer RAW, czyli po prostu rząd z cyframi. Brakuje mi słowa, przepraszam, dlatego tak się jąkam. Dalej mamy quick period, to nawet nie wiem jak to przetłumaczyć, więc ja mówię, ja takich anglojęzycznych aplikacji nie lubię, jak one są w wersji polskiej, to wolę używać w wersji polskiej, więc nie wypowiem, nie? No, więc tutaj mamy różne dźwięki klawiszy, haptyka, czyli feedback, po prostu odczucie haptyczne, polecam włączyć wibracje, voice typing, pisanie głosowe, to polecam wyłączyć, bo pisanie głosowe od Microsoftu działa słabo. No, na podstawie Cortany, nie? A propos głosowych technologii od Microsoftu, to Microsoft sobie dodał do Edge'a, do przeglądarki Microsoft Edge na komputer, tak zwany Copilot, czyli współpracuje z firmą OpenAI. No, jak nie wiecie, co to jest, to OpenAI stworzyło coś takiego, co się nazywa ChatGPT. ChatGPT to jest coś takiego, co operuje na tak zwanym języku intaktycznym czy jakimś, i to w skrócie, bo to jest po prostu inteligencja sztuczna, nie? Która reaguje na zapytanie tak jak człowiek. Nie będzie filmu na temat tego, bo to jest, nie jest w języku polskim dostępne, a po drugie, ja takiego czegoś jak ChatGPT, jak Microsoft Copilot właśnie od Microsoftu w Microsoft Edge i w Bingu, nie? W Microsoft Bing, w wyszukiwarce to jest. I po prostu, to jest jeszcze wersja beta, ale trzeba się zapisać do beta testów. No a Google też takie coś chce stworzyć, coś Google będzie nazywało Google Bard. No, to jak będziecie chcieli więcej sobie poczytać, to sobie wpiszcie w Google. ChatGPT, Google Bard i Microsoft Copilot, przez C pisane. Dobra, wracamy teraz do klawiatury. Microsoft SwiftKey Flow, czyli jakiś przepływ. Type bytes, aha, to jest pisanie za pomocą gestów. Quick emoji key, czyli klawisz z emotikonami. Revert autocorrect on backspace. I privacy policy, czyli politykę prywatności. Jestem z wami z powrotem, bo wstrzymałem nagrywanie czy przypadek. No i dalej mamy kolejną zakładką, jest support, czyli wsparcie techniczne Microsoftu.
account, czyli informacje na temat naszego konta, to możemy się wylogować, zbackupować, włączyć synchronizację, polecam włączyć, ustawienia danych, remove my data from this device, usuń moje dane z tego urządzenia oraz remove my remote data, czyli usuń moje zdalne dane, dosłownie tłumacząc, nie? Data settings, aha, to już było. View and manage your data, wyświetlę i zarządzanie swoimi danymi. No to po prostu ustawienia konta Microsoft. Dobra, to zamkniemy, bo się włączyło nam Google Home, bo ja mam ustawione w iOS Home jako główną przeglądarkę. Dalej mamy Your Tab Map, czyli mapa pisania. Jakich liter najczęściej używasz? Bardzo fajna rzecz. Taka ciekawostka. Productivity, czyli produktywność. I am all present more productive with my... Aha, to jak przyspieszyłeś pisanie. No, to w androidowej wersji też to jest. Nie? Distance type used flow. Aha. Pokonałeś dystans, pisząc za pomocą miziania po szkle ekranu. Też taka ciekawostka. Keystrokes saved. Muszę zobaczyć, co to znaczy stroke po angielsku. Key to jest klawisz, no to wiem. Albo klucz. Nie, ale stroke. Udar, o Boże. Okej. Stroke. Naciśnięcie klawisza. Dobra. To już wiem, o co chodzi. Keystroke. No, tu możemy sobie liczbę naciśnięć klawiszy sprawdzić. Ile słów zostało poprawione? Words type using flow. Ile słów napisanych za pomocą tego pisania, z pomocą gestów i tak dalej, nie? Więc już nie będę przedłużał filmu. Dobra. To także tak wygląda ten Microsoft Swift Key na iOS. Według mnie, jeśli chodzi o Polskę i Polaków, nas Polaków, to bardziej lepszą alternatywą niż klawiatura domyślna w iOS jest Google Gboard, nie? Bo teraz włączyliśmy sobie ten cały rząd klawiszy z numerami, nie? W ustawieniach tego Swift Key. Zobaczymy, czy on rzeczywiście jest. O, widzicie? Tak to ma wyglądać. A nie cyfry gdzieś tu ukryte pod lewą stroną. Nie? No. I teraz też możesz, jak widzicie, w iOS pisać za pomocą pisania gestami, a nie jakoś... a nie normalnie, bo klawiatura prosta tego nie obsługuje. W iOS 15.7.3, ja nie wiem, jak jest 15, iOS 16.3. I w naszych iPhone'ach, nie? Może tam to jest, ja nie wiem. Pozwolę sobie jeszcze przy was odinstalować tę klawiaturę Swift Key. Czyli po prostu przytrzymujemy ikonkę Swift Key, wybieramy usuń i opcję usuń. Usuń. Już klawiatury szybki nie ma. I teraz za pomocą, będę pisał za pomocą prawdopodobnie mojej mini Gboarda. Teraz zobaczymy. Tak. Nie, to jest Apple'owska klawiatura. Teraz jest Gboard. O, teraz mamy Gboarda. Tylko, że nie mamy tego tych liczb nad literami, nie?
mamy formatowanie tekstu, mamy listy, mamy tabelki. Także zawsze coś, nie? Muszę w tych ustawieniach gdzieś to jest, kurde, bo to po prostu by się przydało mi. Bo ja cyfry na telefonie dużo pisuję. Tą opcję udostępnienia statystyk użytkowania sobie wyłączcie, bo to jest udostępnienie jakichś prywatnych danych, to lepiej to wyłączcie. No jest jak z numerami. O. Okej. Ale zabiję aplikację z notatnikiem i włączę ją ponownie. Nie ma, widzicie tego? Opcja jest już błąd aktywna, a się nie włącza. Nie pokazuje. No to, ale w innym edytorze tekstu, gdzieś indziej, do przypomnienia na przykład, albo w przeglądarce. Musicie mi napisać w komentarzu, bo film będzie, nagrywam w sobotę 11 lutego, ale mam bana czasowego, więc będzie to premiera prawdopodobnie dopiero w czwartek albo piątek. Ale no, napiszcie w komentarzu po premierze filmu, bo nie wiem, ale opcja mi nie działa. Mówię o tej opcji. Pokazuj już z numerem, to. Włączone mam i wiersza z numerami nie ma. Może nowszy iOS to wspiera dopiero, no nie wiem, musicie mi powiedzieć. Dobra, ja się z wami żegnam, ja sobie zostawię Google Gboard, by zastąpię sobie nim właśnie tą całą, która jest od Apple'a na tym iPhone'ie, takim do kanału, nie? Bo Gboard dla mnie będzie lepszy. A jakbyś chciał sobie dodać więcej języków i skonfigurować klawiaturę od Apple'a, bo jeszcze jest konfiguracja klawiatury Apple'owskiej, którą też wam mogę pokazać jeszcze przy okazji. Także sobie włączmy ją przede wszystkim. Musimy ustawić ją, żeby była widoczna. A jako zawsze mi się to myli, bo tutaj na Androidzie gdzieś to mam indziej. Przełączmy klawiaturę na inną. Polski. O, teraz jest Apple'owska klawiaturka. Z tego co widzę. Tak, więc teraz przechodzimy sobie do ustawień systemu. Przechodzimy do zakładki ogólne. Klawiatura. I tu mamy ustawienia klawiatury Apple'a. Co my tu możemy zrobić? Możemy klawiaturę po prostu dezaktywować. Jak widzicie, mamy tu włączoną klawiaturę Apple'owską, polską i dodać tutaj inne te układy klawiatur, nie? Do klawiatury iOS-owej, tej domyślnej. Emoji możemy skonfigurować. Wyłączyć, no jak widzicie, mam jeszcze tutaj Gboarda, nie możemy tego Gboarda sobie wyłączyć. Jeszcze dodać klawiaturę więcej języków do klawiatury Apple'owskiej, tej domyślnej. A jak wyłączyć Gboarda
to najlepiej go po prostu odinstalować, ale jeżeli chcesz go wyłączyć, ale nie usuwać, to szukasz w ustawieniach głównej zakładce ustawień, zakładki z Google Gboard albo ze Switchki, nie? W Gboard, o, i tutaj wyłączasz zakładka, teraz klawiatura i tutaj wyłączasz. A ja my wracamy do tej systemowej. Ogólne, klawiatura. A nie, to co ja włączyłem, to. Klawiatura. I co my tu możemy zrobić? Zastępowanie tekstu, czyli tu możemy sobie dodać skróty. On my way. Ja sobie dodałem ONW. To jest taki skrót. Jak wpiszę sobie teraz, otworzę sobie notatnik. ONW, nie? Czy OM, tak, ONW, mały hiter. ONW, a nie KMW, tylko kurczę. I nacisnę spację, albo Enter, albo Return, czyli Enter. O, widzicie? On my way, nie? Takie makro. I tu jeszcze dodałem sobie ZB, czyli zaraz będę, nie? Dobra, co dalej? Tu sobie możesz dodawać takie zastępowania. Do klawiatury Gboard też takie możesz dodawać chyba. Zaraz zresztą zobaczymy. Klawiatura jednoręczna, no to możesz sobie aktywować. Po prawej bądź po lewej stronie klawiaturę jednoręczną, to będzie taka, tylko ona się musi wyłączyć chyba. Trzeba włączyć notatnik jeszcze raz. Się pobawimy trochę, nie? O, widzicie, taka jest, o, i sobie możesz przyłączyć tutaj na lewo i na prawo. Lewo. O, widzisz? Dobra. Dalej mamy zaczynaj wielką literą. Tutaj nadzieje oczywiste. Możesz to wyłączyć. Automatyczna korekta. Tutaj poprawienie słów po kliknięciu spacją. Włącz caps locka. Możesz wyłączyć ten klawisz. Tego po prostu wtedy nie będzie. To jest według mnie bez sensu. O. Kapsloka polecam zostawić. Interpunkcja inteligentna automatycznie dodaje ci przecinek przede wszystkim przed że, przed ale, przed i tak dalej, przed takimi słowniku jak coś jest nie oznaczone, że musi być przecinek. Przed że, przed ale, przed bo, przed takimi tymi łącznikami. Podgląd znaków, czy jak wyłączysz podgląd znaków, to nie będzie takiego podglądu, takiego powiększania się liter, jak klikasz sobie na literki. Ja tego bardzo nie lubię, a lubię właśnie jak piszę, to jak mu się powiększa. Ja lubię właśnie, jak się powiększa, tak. Dalej mamy skrót kropki. Po prostu możesz sobie wprowadzić jakiś, nie wiem, tekst. Test. I dwa razy kliknąć szybko spację. Pyk. I ci się zrobiła kropka i spacja, nie? Dzięki temu nie musisz tutaj... O, właśnie włączyłem teraz Gboard, przepraszam. Muszę przełączyć na... Alkoską. Dzięki temu nie musisz tutaj przełączać się na interpunkcyjne znaki, żeby w kropkę wprowadzić. Klawiaturze Apple. No i jeszcze mamy sprawdzaj pisownię. Możesz wyłączyć sprawdzanie pisowni i włączyć dyktowanie. Aby używać dyktowania bez połączenia z internetem, połącz się z siecią Wi-Fi i poczekaj kilka minut.
dyktowanie, no ale dyktowanie nie działa chyba w języku polskim. A nie, działa. Działa? Jest opcja mikrofonu. Dobra, to ja muszę zatrzymać nagrywanie, bo jak kliknę mikrofon, to mi się uszkodzi plik nagrania i mi będę miał po nagraniu. Także widzimy się za chwilkę. Sprawdzę i wam powiem. Dobra, z góry przepraszam was za taki szum, przez chwilę kilka sekund będzie, ale sobie rolety elektryczną zsuwam. Za chwilę przestanie się mieć. Dobra, wracam do was i wam powiem, że działa. To po polsku, to rozpoznawanie mowy. W klawiaturze Apple'a. Google też będzie działało. Gboard, nie? Także spoko. Ten cały tekst został napisany w języku polskim. Przez rozpoznawanie mowy. Także działa super. Co tam mamy jeszcze? No, naklejki emoji. Memoji możesz jeszcze wyłączyć. Nie, jak ich nie chcesz używać. No to byłoby tyle, jeśli chodzi o klawiaturę Apple'a. Dobra. I cały materiał. Pokazałem wam, jak dodać sobie klawiaturę Swift Keyboard od Google Swift Key i konfigurację Apple'owskiej klawiatury. To byłoby tyle. Cześć. Najbardziej to mnie denerwował będzie ten brak tego number row, czyli tego właśnie całego paska z tym z liczbami, nie? No bo jak widzicie, przełączę sobie na klawiaturę Gboard. O, powiadomienie, przepraszam, dodam, mi coś przyszło na komputer. Jak widzicie, nie mam, nie? Wiecie co, ale rozwiązanie przyszło samo. Liczby są, tylko one są ukryte. Zobaczymy zaraz. Bo tu jak widzicie mamy QWRT. Zaraz ten cały tekst. Okej. I jak widzicie mamy Q i to też trzeba przytrzymać, tak? Nie. Nie, dobrze, przytrzymać trzeba. W. Proszę, mamy dwójkę. E. Mamy trzy. A nie, czy też F skoczyło. Aha, bo przesunąłem palec. Trzy. Proszę bardzo, jest. A jak wyłączę sobie ustawieniach Gboarda ten number row, czyli właśnie ten cały rolka z cyframi. Kiedyś tutaj pod koniec było, nie? Pokazuj wierszy numerami. A, wyłączyłem. I proszę bardzo, nie ma. Przytrzymuję E i nie ma już cyferek. Widzicie? Już dwójki nie wstawię. Ale naprawdę, ale to ukryli. Widzicie, moja wada wzroku niestety mi to. O, widzicie, są takie maluteńkie cyferki i teraz trzeba po prostu przytrzymać. O, znowu nie trafiłem, bo ruszyłem ręką. Przytrzymać, o jest. Widzicie gdzie? No, to tak trochę, ale to nabrać sprawy i jest dobrze. No. Jak zero, to P, po prostu przytrzymujesz i masz zero. Także działa. No, to taki update.